Jaka jest historia tego egzemplarza? Historia była taka, że ojciec miał zestawę pięciodrzwiową i potrzebował części. Alternator, gaźnik i tak dalej. Znalazł ogłoszenie. No i pojechaliśmy po części. Się okazało, że no, pan wycenił alternator, te części, które ojciec potrzebował, na 100 zł, a za całe auto chciał 200. No i nie było się nad czym zastanawiać. I to jest ta zestawa? Tak, to jest ta zestawa. Kupiona za 200 zł. Którą mu uratowałeś i to u ciebie ten silnik tak lśni. Tak. Ale zestawa, słuchajcie, zestawa była droższa niż Fiat? Czy niż polski Fiat 125? Na wolnym rynku. Była droższa. Dlaczego? Przede wszystkim silnik nowocześniejszy był. Aha, mniej paliła. Mniej paliła, wał już w 4 podporach. W 5 podporach. Osiągi na pewno lepsze niż duży Fiat, niż Polonez, spalanie mniejsze. No i żwawo się poruszało to auto. A twój samochód jest w ogóle dosyć mocno zmodernizowany. Powiedz mi, co ty z nim zrobiłeś? To jest Yugo Scala, czyli kolejna modyfikacja fabryczna, jaka wychodziła w toku produkcji. 92 rok. 92? 92 rocznik. Do kiedy robiono Scalę? W 2008 w październiku skończono produkcję tego modelu. Ty ją lakierowałeś, prawda? Znaczy, ona jest lakierowana cała, tak. Wygląda naprawdę bosko. Masz skórzane fotele, masz super deskę rozdzielczą, a to na środku to sam zrobiłeś? Dodatkowa konsola, tak. To wygląda, jakby była w 100% fabryczna. Starałem się. W życiu nie powiedziałbym, że to nie jest elementem fabrycznym. Zegary są już od tej późniejszej. Same zegary, tak. Obudowa jest od starszej. Aha. I jest też z blachy aluminiowej zrobiony panel pociągnięty skórą, który to zakrywa. Masz sterowane od wewnątrz lusterka, skórzaną tapicerkę. Ile cię to pracy kosztowało? No około 5 lat całość trwała, no bo tam dużo przeróbek, ale to też kosztuje mnóstwo czasu. Ale masz prawdziwą perełkę, jedyne chyba Yugo z takim szyberdachem, ze skórą, z takim wykończeniem. Myślę, że tak. I kolejna zestawa, ta widzę jest w oryginale bardzo zachowana. Tak, 85% oryginału można powiedzieć. Jaka jest jej historia? Historia jest taka, że w zeszłym roku ją kupiłem od pierwszego właściciela, który miał ten samochód 39 lat. Wow. Tak. Czyli który to jest rok tego samochodu? 75. Czyli to jest jedna z tych tak naprawdę pierwszych serii montowanych zestaw w Warszawie? Tak. Czym się różniła zestawa produkowana w Polsce, znaczy montowana w Polsce od tej zestawy jugosłowiańskiej? Praktycznie niczym. Jedyne co było dodane to literka P na końcu nazwy. Czyli była to zestawa 1100P, a jugosłowiańska to była 1100. Ona w ogóle w bardzo ładnym stanie jest, taka jest zachowana. Ona była lakierowana, prawda? Tak, była lakierowana. Oryginalnie była w kolorze pomarańczowym. Właściciel ją prawdopodobnie przemalował, znaczy na pewno ją przemalował na taki kolor. Ale jest w super stanie, takim stanie zachowanym. I kolejna zestawa chyba w najbardziej kultowym kolorze dla tego samochodu, w kolorze pomarańczowym. Najbardziej charakterystyczny kolor tego auta. Tak, właśnie ten kolor jest bardzo fajny, rzuca się w oczy. Poszerzyłeś felgi trochę? Tak, felgi oryginalne są poszerzone o 1,5 cala. Posadziłeś ją troszeczkę niżej, tak? Troszkę niżej siedzi, z tyłu jest obniżone mocowanie amortyzatora, a z przodu są sprężyny krótsze od Fiata X1 na 9.